Wir lesen ein Abschnitt aus 1. Korinther 14. Przeczytamy urywek z 1. Koryntian 14. Vers 23 bis Vers 40. Od wiersza 23 do 40, do końca rozdziału. 1. Koryntian 14 od 23. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni lub niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy, upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród nas. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko od was do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dar ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Wir haben uns gestern in Katowice mit der Verheißung, die der Herr seiner Versammlung gegeben hat, beschäftigt. Wczoraj w Katowicach zajmowaliśmy się obietnicą, którą Pan dał swojemu zgromadzeniu. Wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was das Wort Gottes uns zeigt über das Zusammenkommen zur Auferbauung. Dzisiaj chcemy się zająć tym, co nam Słowo Boże mówi dotyczące zgromadzenia ku zbudowaniu. Das 14. Kapitel im 1. Korintherbrief zeigt uns, 14. rozdział listu do Koryntian pokazuje nam, wie die geistlichen Gaben auszuüben sind. W jaki sposób można wykonywać te dary duchowe? In Kapitel 12 finden wir, w 12. rozdziale natomiast, dass Gott verschiedene Gnadengaben seiner Versammlung gegeben hat. Widzimy, że Bóg dawał swojemu zgromadzeniu różne dary łaski. Und wir alle zum Wohl der Versammlung, zum Wohl des einen Leibes dienen. I one wszystkie służą ku dobru, ku zbudowaniu zgromadzenia. Es wird uns auch gezeigt, wie durch einen Geist alle zu diesem einen Leib zusammengefügt sind. I też widzimy, jak przez tego jednego ducha wszyscy są złączeni w to jedno ciało. In Kapitel 12, Vers 13 lesen wir. W 12. rozdziale 13. wiersz możemy czytać. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave,
seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Bo też wszyscy w jednym duchu, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Das zeigt uns die Einheit der Kinder Gottes, die durch einen Geist geleitet werden. To nam pokazuje jedność dzieci Bożych, które są prowadzone jednym duchem. Im 13. Kapitel wird uns dann gezeigt, w 13. rozdziale możemy oglądać, dass die Liebe eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Gaben in der rechten Weise ausgeübt werden können. Że miłość jest bardzo ważnym warunkiem do tego, aby te dary mogły być właściwie wykonywane. Und Kapitel 14 beginnt damit. I 14. rozdział zaczyna się. Dass uns gesagt wird, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Zaczyna się od słów: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Also es soll uns ein Anliegen sein, die Gabe, die der Herr jedem Einzelnen gegeben hat, dass sie auch ausgeübt wird. I to też powinno być dla nas ważnym i pobudką dla naszych serc, abyśmy dążyli do wykonywania tych darów, które Pan każdemu dał. Und dann wird eine wichtige Ergänzung hinzugefügt. I też jest dodane bardzo ważne uzupełnienie do tych słów, które przed chwilą przytoczyliśmy. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. A najbardziej o to, aby prorokować. Da sehen wir, wie wichtig der Dienst der Weissagung ist. Tu widzimy, jak ważnym jest ta służba prorokowania. Es bedeutet ein Reden aus der Gegenwart Gottes. Oznacza to mówienie z obecności Boga, czyli z obecności Boga. Weissagen und prophezeien ist im Griechischen das gleiche Wort. W niemieckim jest to oddane może jako przepowiadanie, u nas jest jako prorokowanie, i brat teraz wyjaśnia, że w greckim języku te dwa przepowiadanie i prorokowanie to jest jedno słowo. Weissagen bedeutet durchaus nicht, dass immer über zukünftige Dinge zu reden ist. Ale prorokowanie to wcale nie oznacza, że to jest tylko mowa o tych przyszłych rzeczach, przyszłych sprawach. Sondern, dass durch den Heiligen Geist geleitet, ale że jest prowadzone przez Ducha, czy jest ten mówiący prowadzony przez Ducha Świętego, das vor die Herzen der Gläubigen und der Menschen überhaupt gestellt wird. I on jest postawiony przed serca wierzących, was Gott sagen will. I on im przedkłada to, co Bóg chce przekazać. Wenn wir die Propheten im Alten Testament betrachten, jeśli będziemy rozważali proroków Starego Testamentu, dann finden wir immer wieder, wie sie Dinge ansprechen, notvolle Umstände im Volke Gottes. To widzimy, jak oni bardzo często mówią o tych biedach, które mają miejsce pośród ludu Bożego. Um ihre Herzen zu Gott zurückzuwenden. I to ma na celu, by ich serca przyprowadzić z powrotem do Boga. Das muss auch in unseren Tagen der Dienst der Weissagung sein. I takim i również w naszych dzisiejszych czasach powinna być ta służba prorokowania. Wir brauchen die Abhängigkeit von unserem Herrn dazu. I potrzebujemy zależności naszego Pana do tego. Es wird uns auch mitgeteilt, worin die Weissagung besteht. I też mamy to przekazane, z czego składa się prorokowanie. In Vers 3 heißt es, w trzecim wierszu czytamy, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Wie wichtig ist doch ein solcher Dienst, zur Erbauung zu reden. Jakże ważna jest służba, która będzie przyczyniała się do zbudowania. Erbauung bedeutet Befestigung in der Lehre.
Zbudowanie oznacza umocnienie w tej nauce. Ermahnung ist notwendig, wenn Dinge auftreten im Leben eines Gläubigen oder der Versammlung, die nicht dem Worte Gottes entsprechen. Napomnienie jest konieczne, gdy w życiu wierzącego czy zgromadzenia pojawią się rzeczy, które są nieodpowiednie, niezgodne ze Słowem Bożym. Das wissen ja schon unsere Kinder, was Ermahnung bedeutet, wenn die Eltern sie ermahnen müssen. I to doskonale też wiedzą nasze dzieci, co znaczy napomnienie, gdy rodzice je napominają. Und wie gut ist es, wenn ein Kind ermahnt wird. Jakże to jest też dobre, gdy dziecko jest napominane. Wenn man alt geworden ist, dann denkt man gerne zurück, dass unsere Eltern uns ermahnt haben. Bo jak się człowiek zestarzeje, to bardzo chętnie wspomina i bardzo mile to wspomina, jak rodzice go napominali. Sicherlich gefällt den Kindern nicht das, wenn sie ermahnt werden. I z pewnością jest też tak, że dzieciom się to nie podoba i nie lubią tego napominania. Und wenn wir als Erwachsene ermahnt werden, gefällt uns das vielleicht auch nicht. A my jako dorośli, jeśli jesteśmy napominani, to też bardzo często nam się to nie podoba. Aber wie wichtig ist es doch, dass wir darauf hingewiesen werden, wenn wir etwas tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Ale jakże to jest ważne, jeśli jest nam wskazywane, że to, co czynimy, jest niezgodne ze Słowem Bożym, że ktoś nam na to zwraca uwagę. Und dann wird uns gesagt, dass die Weissagung auch darin besteht, zu trösten. I ostatnia rzecz tutaj wymieniona jest, że prorokowanie to też ma być pocieszanie. Denken wir nicht gerne daran zurück, wenn wir durch Gottes Wort ermuntert und getröstet wurden. Czy nie chętnie przypominamy sobie sytuacje czy zdarzenia, gdy przez Słowo Boże zostaliśmy posileni czy pokrzepieni i pocieszeni? Und wir sehen, dass diese Aufgabe vordringlich ist im Dienst der Versammlung. Widzimy, że to zadanie jest takie, jakby można to określić, priorytetowe w zgromadzeniu. In den folgenden Versen finden wir eine Gegenüberstellung. W następnych wierszach widzimy jak gdyby przeciwieństwo. Von dem Reden in Sprachen oder in Zungen. O mówieniu językami. Und dem Dienst der Weissagung. I służbie tego przepowiadania. Und wir lernen daraus, dass dieser Dienst, dass das Reden in Sprachen vorübergehend war. I też możemy się tutaj z tego nauczyć, że ta służba mówienia językami była tylko przejściowa czy chwilowa, na pewien czas dana. Schon in Kapitel 13 wird den Gläubigen mitgeteilt. Już w 13 rozdziale wierzący mogą się dowiedzieć. Vers 8, zweite Hälfte. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. 8 wiersz w połowie. Jeśli języki ustaną. Die Sprachen waren ein Zeichen für die Ungläubigen. Te języki były znakiem dla niewierzących. Das lesen wir in Kapitel 14, Vers 22. 14 rozdział, 22 o tym czytamy. Damals, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, wtedy, gdy Duch Święty został wylany, hörten die Juden, die aus verschiedenen Nationen nach Jerusalem gekommen waren, to ci Żydzi, którzy z wszelakich narodów przyszli do Jerozolimy, sie in ihren eigenen Muttersprachen, in den Ländern, in denen sie aufgewachsen sind, die gute Botschaft, die großen Taten Gottes hörten sie. Mogli usłyszeć podczas tego kazania w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, gdy było do nich mówione w tych językach, w których oni wzrastali i których od dziecka się nimi posługiwali. Es heißt da in Kapitel Apostelgeschichte 2, Vers 5,
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 5 wiersz czytamy. A mieszkali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa, und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Und dann werden die ganzen Länder aufgeführt und die Sprachen somit, aus denen die Juden nach Jerusalem gekommen waren. I potem w kolejnych wierszach mamy wymienione te wszystkie kraje, z których oni pochodzili. Dieses Zeichen hat sie sehr beeindruckt. I ten znak wywarł na nich wielkie wrażenie. Und wir lesen hier in Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. I dlatego też w 22 wierszu czytamy, przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Nun waren aber die Gläubigen versammelt. Ale tutaj mamy zgromadzonych wierzących. Da waren Sprachen nicht nötig. A więc te języki nie były im potrzebne. Da war Weissagung nötig. Dla nich było potrzebne proroctwo czy prorokowanie. Ermahnung, Tröstung, Auferbauung. Czyli to zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Und es wird ihnen deutlich gemacht, obwohl sie noch die Gabe des Sprachenredens hatten. I to jest dla nich dobitnie pokazane, mimo tego, że oni ten dar mówienia językami był jeszcze wtedy aktualny, dass sie diese nicht in der Versammlung ausüben sollten. To jest tu dobitnie powiedziane, że to ma nie być niewykorzystywane w zgromadzeniu. Und selbst wenn sie jetzt in Sprachen reden würden, i nawet jeśli by ktoś miał mówić językami, und ein Ungläubiger kommt herein, i gdyby wszedł jakiś niewierzący, und versteht nicht, was gesagt wird, i nie rozumie, co jest mówione, dann kommt zu dem Urteil, diese, die da reden, sind von Sinnen. To dojdzie do wniosku, że ci, którzy mówią, szaleją, tak jak tu mamy napisane, czy postradali zmysły. Und welch eine Gnade, wenn alle weissagen. A jakaż to jest łaska, jeśli wszyscy prorokują. Wenn der Heilige Geist so wirksam ist, gdy Duch Święty jest tak czynny, dass jeden gebrauchen kann zu einem Dienst, że może użyć każdego do służby, der zur Auferbauung dient, do służby, która służy do, ku zbudowaniu, und selbst wenn Ungläubige oder Unkundige hereinkommen, i nawet jeśli wtedy wszedłby jakiś niewierzący albo ktoś niezaznajomiony, dann wird der Heilige Geist so wirken, dass die Herzen erreicht werden. To Duch Święty będzie tak działał, że te serca zostaną osiągnięte. Wir lesen in Vers 24. 24 wiersz możemy to czytać. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird von allen überführt, von allen beurteilt. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Das bedeutet, dass der Heilige Geist das Wort Gottes benutzt. To oznacza, że Duch Święty używa Słowa Bożego, das Herz der Betreffenden zu erreichen. By osiągnąć serce tego, który wszedł. Welch eine Gnade, dass das auch in heutigen Tagen noch bei den Evangelisationen oder auch im Dienst in der Versammlung geschehen kann.
Jakaż to jest łaska, że i w dzisiaj, w dniach dzisiejszych, w czasie czy to ewangelizacji, czy w czasie rozważania słowa, to może mieć miejsce. Es heißt dann weiter, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. I dalej możemy czytać, skrytości serca wychodzą na jaw. Er erkennt also, dass das Wort, das geredet wird, ihm gilt. I taki człowiek może rozpoznać, że to słowo, które jest wypowiadane, jest skierowane do niego. Wenn ein Ungläubiger dieses Wort hört, i gdy taki niewierzący słyszy to słowo, und es sein Herz trifft, i to słowo trafi w jego serce, dann sehen wir hier, er wird auf sein Angesicht fallen. To widzimy, że tutaj jest napisane, wtedy upadłszy na twarz. Das heißt, er tut Buße. To oznacza, że będzie pokutował. Er erkennt die Größe des Heilandes. On pozna, uzna wielkość Zbawiciela. Und betet Gott an. I uwielbi Boga. Welch ein wunderbares Ergebnis, wenn jemand durch das Wort Gottes getroffen wird. Jakiż to jest cudowny rezultat tego, gdy ktoś dotknięty Słowem Bożym und zur Buße und zum Glauben geführt wird. Jest przywiedziony do pokuty i do wiary. Das gilt auch für unsere Kinder. I to też się tyczy naszych dzieci. Oder für die Heranwachsenden. Albo do tych młodzieży, młodzieży. Es muss ein Augenblick im Leben kommen. Musi być w życiu taki moment, taka chwila, wo man erkennt, dieses Wort gilt mir. Gdzie każdy musi to poznać, że to słowo tyczy się mnie. Tut Buße. Pokutuj. Das bedeutet, oznacza, verurteilt euer bisheriges Leben im Lichte Gottes. Osądź swoje dotychczasowe życie w świetle Bożym. Das ist noch nicht ausreichend. Ale to jeszcze nie wystarcza. Sondern glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Ale uwierz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony. Dass wir das im Glauben annehmen, was Gottes Wort über den Heiland sagt. Abyśmy w wierze przyjmowali to, co Słowo Boże mówi o Zbawicielu. Wir finden ja so ein Beispiel im Worte Gottes, und es gibt mehrere, aber ich will auf eins hinweisen. Mamy wiele przykładów w Słowie Bożym, ale chciałbym wskazać tylko na jeden. Wo Petrus nach dem großen Fischzug, gdzie Piotr po tym wielkim łowieniu ryb auf der einen Seite die Größe seines Heilandes erkannte, gdy on rozpoznał wielkość swojego Zbawiciela, der gesagt hat, fahrt hinaus auf die Mitte des Sees und dort werdet ihr fangen, gdy Pan mówi do nich, wypłyńcie na środek jeziora i tam łówcie, und erkannte auch das Verderben seines Herzens, i rozpoznał też, jak bardzo zgubione, jak bardzo zepsute jest jego serce. Er fiel nieder vor dem Heiland. On padł przed Zbawicielem. Und sagte, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Odejdź, Panie, ode mnie, jestem człowiekiem grzesznym, powiedział. Wenn jemand das erkannt hat, welch eine Gnade. Jeśli ktoś to właśnie rozpozna w sobie, cóż za wielka łaska wtedy. Dann kann die Liebe des Heilandes ausstrahlen. Wtedy może promieniować ta łaska. Wir können Vergebung der Sünden empfangen. I możemy otrzymać przebaczenie grzechów. Und nicht nur das. A nie tylko to. Auch das ewige Leben. Również życie wieczne. Ein Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Życie w społeczności z Panem Jezusem. Ein Leben in Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Życie w społeczności z dziećmi Bożymi. Was wir schon auf dieser Erde genießen dürfen. Co już teraz na tej ziemi możemy się tym rozkoszować. Und was in alle Ewigkeit unsere Herzen mit Freude erfüllen wird. I co też po całą wieczność będzie nasze serca radością wypełniać. Und dann sehen wir, wenn der Dienst der Weissagung in einer Versammlung erfolgt. I widzimy, że gdy na miejsce służba prorokowania w zgromadzeniu, dann wird nicht mehr gesagt, ihr seid von Sinnen. To wtedy nie powie ktoś z zewnątrz, postradaliście zmysły.
sondern wenn ein solcher durch das Wort Gottes getroffen wird, ale gdy ktoś taki zostanie dotknięty Słowem Bożym, dann wird er verkündigen, wie wir Vers 25 am Ende lesen, dass Gott wirklich unter euch ist. To on wtedy to wyzna, tak jak w 25 wierszu czytamy, prawdziwie Bóg jest pośród was. Wie wichtig ist es doch, jakże to jest ważne, dass wir den Geist Gottes nicht betrüben, abyśmy nie zasmucali Ducha Bożego, dass er inmitten der Versammlung wirken kann, aby on mógł działać pośrodku zgromadzenia. Aber nun möchte ich zu dem Anfang dieses Abschnittes zurückkommen. Ale chciałbym jeszcze wrócić na początek tego urywka. In Vers 23 haben wir gelesen. W 23 wierszu mogliśmy przeczytać. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu. Ist das nicht eine schöne Mitteilung? Czyż to nie jest piękne poselstwo? Etwas, was unsere Herzen erfreut. Coś, co raduje nasze serca. Alle Gläubigen versammelt. Wszyscy wierzący zgromadzają się. Alle Gläubigen um den Mittelpunkt des Herrn Jesus versammelt. Wszyscy wierzący zgromadzają się wokół tego punktu centralnego, wokół Pana Jezusa. Leider sehen wir das in unseren Tagen nicht so. Niestety, w naszych czasach dzisiaj tego tak nie możemy widzieć. Wenn wir hier lesen die ganze Versammlung, jeśli tutaj czytamy cały zbór, cały zbór, dann müssen wir fragen, to musimy zapytać, was sind das für Leute? Cóż to są za ludzie? Das sind alles solche, die einst mit ihren Sünden zum Heiland gekommen sind. To są wszyscy ci, którzy kiedyś ze swoimi grzechami przyszli do Zbawiciela. Die ihre Schuld vor Gott und dem Herrn Jesus bekannt haben, którzy swoją winę przed Bogiem, przed Panem Jezusem wyznali. Und im Glauben festhalten, dass ihre Sünden vergeben sind. I w wierze trzymają się tego, że ich grzechy są przebaczone. Dass der Heiland auf Golgatha für sie gestorben ist. Że Zbawiciel na Golgocie za nich zmarł. Die daran festhalten, was Gottes Wort uns sagt. Którzy trzymają się mocno tego, co Słowo Boże nam mówi. Das Wort Versammlung, to słowo zbór czy zgromadzenie, wird ja jedenfalls im Deutschen unterschiedlich übersetzt. W każdym razie w niemieckim jest tłumaczone na różne sposoby. Das griechische Wort heißt Ekklesia. Greckie słowo brzmi Ekklesia. Und bedeutet wörtlich übersetzt, i oznacza w dosłownym tłumaczeniu, die herausgerufenen, ci, którzy zostali wywołani, oder die zusammengerufenen, albo ci, którzy wspólnie są zawołani czy zwołani. Das Wort Gemeinde, to słowo społeczność czy właśnie zgromadzenie, leitet sich ab von Gemeinschaft haben. Pochodzi od tego, że mieć społeczność, przebywać razem. Und ein drittes Wort, i trzecie słowo, heißt Kirche, czyli Kościół. Das ist abgeleitet von dem griechischen Wort Kyriakon. To pochodzi z greckiego słowa Kyriakon. Was bedeutet dem Herrn gehörend. Które tłumaczy się należący do Pana. Alle drei Worte, wszystkie te trzy słowa, meinen dasselbe. Mają na myśli dokładnie to samo. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auch so. Und warum benutzen wir das Wort Versammlung? Dlaczego my używamy tego słowa zgromadzenie? Weil es dem griechischen Ausdruck am nächsten kommt. Dlatego, że w naszych językach to słowo możemy powiedzieć, że jest jakby najbliższe z temu znaczeniu tego słowa w języku greckim. Schon Martin Luther hat in seinem Katechismus gesagt, już Martin Luther w swoim katechizmie powiedział, dass
die Übersetzung Versammlung die richtige sei. Że to przetłumaczenie tego na słowo z greckiego na niemiecki jako zgromadzenie jest najwłaściwszym określeniem, najwłaściwszym tłumaczeniem. Aber trotzdem hat sich der Ausdruck Gemeinde in sehr vielen christlichen Gruppen ausgebreitet. Ale jednak mimo to w wielu różnych chrześcijańskich odłamach bardziej rozprzestrzeniło się to słowo jako to słowo może społeczność albo zgromadzenie, wspólnota, o, wspólnota, tak. Wspólnota to jest najlepsze słowo. Nicht das Wort ist entscheidend, sondern das, was man darunter versteht. I też musimy zauważyć, że tu nie słowo decyduje, jakiego używamy, ale decyduje to, co się pod tym słowem rozumie. Und da müssen wir uns danach richten, was Gottes Wort über Versammlung sagt. I my musimy kierować się tym, co Słowo Boże mówi na temat zgromadzenia. An nahezu allen Stellen wird Versammlung so verwendet. I praktycznie w każdym miejscu Słowa Bożego to słowo zgromadzenie jest użyte w sposób, dass es die Gemeinschaft der wahren Gläubigen, der wiedergeborenen Gläubigen bezeichnet. Jest użyte jako określenie społeczności tych nowo zrodzonych wierzących. Es gibt da drei Bilder, die mit dem Wort Versammlung verknüpft werden. I są trzy obrazy, które są jakby złączone czy związane ze słowem zgromadzenie. Einmal der eine Leib. Po pierwsze, jedno ciało, von dem alle gläubigen Glieder sind. Z którego wszyscy wierzący są członkami. Zum anderen das Haus Gottes. Po drugie, dom Boży, das aus lebendigen Steinen aufgebaut ist. Który zbudowany jest z żywych kamieni. Und dann die Braut Christi. I po trzecie, oblubienica Chrystusowa. Es gibt ein paar Ausnahmen. Jest kilka wyjątków. Einmal wird das Wort in der Apostelgeschichte für die griechische Bürgerschaft verwendet. Raz jest to słowo w Dziejach Apostolskich użyte jako obywatelstwo greckie, dla określenia obywatelstwa greckiego. Für eine gesetzgebende Versammlung in Ephesus. Dla tego zgromadzenia, które jak gdyby dawało to prawo nadawało w Efezie, dla zgromadzenia w Efezie. Auch einmal wird das Wort verwendet für eine aufgebrachte Volksmenge, auch in Ephesus. I też jest raz to słowo użyte jak dla określenia tych ludzi, którzy się zebrali, też to miało miejsce w Efezie. Dieses Wort Ekklesia haben die Griechen eben benutzt. I tak właśnie Grecy używali, w tym znaczeniu używali tego słowa Ekklesia Grecy, jako zebranie, określenie na zebrany tłum, można powiedzieć. Und in Gottes Wort wird es eben so bezeichnet. I tak to właśnie Słowo Boże nam opisuje. Es gibt auch eine weitere Ausnahme. Jest jeszcze jeden wyjątek, die auf Christen angewandt wird, który tyczy się chrześcijan, und zwar auf solche, i to dotyczy takich, die wiedergeboren sind, którzy są znowu zrodzeni, und auch untermengt mit solchen, die keinen Glauben haben. Ale są połączeni czy pomieszani z takimi, którzy nie mają wiary. Aber diesen Ausdruck Versammlung finden wir nur in Zusammenhang mit den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Ale to ostatnie określenie tylko mamy opisane w objawieniu, drugi i trzeci rozdział w tych listach do zgromadzeń. Tam tylko jest to użyte w tym trzecim znaczeniu. Da wird dem Engel der Versammlung in Sardes geschrieben, Kapitel 3, Vers 1. Trzeci rozdział objawienia, pierwszy wiersz, do anioła zboru w Sardes. Ich kenne Vers 1, ja, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Welch ein ernstes Urteil. Cóż za poważny osąd.
Oder wenn wir an das Sendschreiben an Laodicea denken. Albo gdy czytamy ten list do Laodycei. Da wird gesagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. O, dass du kalt oder warm wärest, so weil du lau bist und weder kalt noch warm, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Da sehen wir ganz deutlich, dass solche, die nur eine äußere Form haben, tu widzimy, że tacy, którzy mają tylko tą zewnętrzną formę, sich unter den Gläubigen befunden haben. Że tacy również byli wśród wierzących. Welch ein trauriges Bild. Cóż za smutny obraz to jest. Aber in den anderen Briefen finden wir immer, und auch im Matthäus-Evangelium, wo das Wort Versammlung vorkommt, sie auf die wirklich Gläubigen angewandt. Ale w pozostałych listach Słowa Bożego, czy też w Ewangelii Mateusza, gdzie też to słowo zgromadzenie mamy, to się tyczy tylko i wyłącznie prawdziwie wierzących dzieci Bożych. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, Pan Jezus mówi w Mateusza 16, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Na tej skale zbuduję moje zgromadzenie. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. A bramy Hadesu nie przemogą go. Welch ein sicheres Fundament hat auch Gott, der Herr Jesus, seiner Versammlung gegeben. Jakiż pewny fundament dał Bóg Panu Jezusowi, czy dał Bóg w swoim słowie. Und hier in 1. Korinther 14 wird uns gezeigt, i tutaj w 1. Koryntian 14 widzimy, dass wahrhaft Gläubige sich zusammenfinden. Że ci prawdziwie wierzący zgromadzają się na jednym miejscu. Das finden wir schon in Apostelgeschichte 2. To też możemy widzieć w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Wo von den Gläubigen gesagt wird, gdzie jest mowa o wierzących. Ich lese Vers, Kapitel 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 41. Wiersz. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Und was taten die Gläubigen? I co oni czynili dalej? Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Und Vers 44 wird hinzugefügt. I 44 jeszcze mamy dodane. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Welch eine Gnade, dass wir auch in unseren Tagen zu dem Namen des Herrn Jesus hin versammeln. Jakaż to jest łaska, że i w naszych dzisiejszych czasach możemy wspólnie zgromadzać się do imienia Pana Jezusa. Auch wenn wir den Herrn Jesus nicht mit unseren natürlichen Augen sehen können, nawet jeśli nie pomożemy naszymi naturalnymi oczami widzieć Pana Jezusa, im Glauben dürfen wir uns über diese Verheißung freuen. W wierze możemy się cieszyć z tej obietnicy. Ich bin in eurer Mitte. Którą Pan nam dał. Ja jestem pośród was. Wir werden in den folgenden Versen sehen, was geschieht, wenn wir uns zu dem Namen des Herrn Jesus hin versammeln. I w tych następnych wierszach, które czytaliśmy, widzimy, co może się dziać, gdy jesteśmy zgromadzeni do imienia Pana Jezusa. Hier wird uns gezeigt, ab Vers 26, od 26 wiersza widzimy, wenn wir zusammenkommen, gdy się razem zgromadzamy, so hat jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung.
Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Ist das nicht ein schönes Bild des Zusammenkommens der Gläubigen? Czyż to nie jest piękny obraz zgromadzenia wierzących? Ein jeder von euch wird gesagt. Tu jest napisane każdy z was. Sind wir innerlich zubereitet? Czy my osobiście, wewnętrznie jesteśmy przygotowani do tego? Für einen Dienst in der Versammlung? Do tej służby w zgromadzeniu? Mamy napisane jeden z was, a w niemieckim jest napisane każdy z was służy psalmem, inny nauką. Czyli podkreślone jest, że każdy którąś z tych rzeczy może nią służyć. Gott möchte uns gern benutzen. I Bóg chce nas chętnie właśnie używać do tego. Und zwar zur Auferbauung in der Versammlung. Do budowania zgromadzenia, zbudowania zgromadzenia. Und das muss uns ein Herzensanliegen sein. I to też musi być dla nas, musimy to mieć na sercu. Dass wir uns zubereiten lassen zu einem Dienst füreinander. Abyśmy chcieli się przygotować do służby jeden drugiemu. Da sehen wir keinen ordinierten Pfarrer oder Prediger. Tutaj nie mamy jakiejś takiej ordynacji, że ktoś miał być jakimś tym, który głosi jakieś kazania, albo jakimś kapłanem, czy jakimś biskupem. Da sehen wir keine Festlegung. Wer einen Dienst tut, tu nie mamy ustanowione, kto kiedy ma jakąś służbę czynić, sondern Gott möchte einen jeden gebrauchen. Ale Bóg chce używać każdego. Unter der Leitung des Heiligen Geistes. Pod kierownictwem Ducha Świętego. Welch eine Gnade, dass der Herr die Gläubigen so ausgestattet hat mit Gaben. Jakaż to jest łaska, że Bóg wierzących wyposażył w takie dary. Und als erstes finden wir, so hat ein jeder von euch einen Psalm. I jako pierwsze tu jest wymieniony psalm. Werden wir nicht, wenn ein Lied vorgeschlagen und gesungen wird, ermuntert und gestärkt? Czyż nie, gdy ktoś podaje pieśń, czy nie jesteśmy wzmocnieni i zbudowani? Psalmen sind Loblieder. Psalmy są to pieśni pochwalne. Und wir finden ja viele Psalmen im Alten Testament. Mamy wiele psalmów w Starym Testamencie, die auch eine Belehrung für uns enthalten. Które też zawierają pouczenie dla nas. Sicherlich dürfen wir nie vergessen, dass es auch Psalmen gibt, die charakteristisch für Israel sind. Też nie możemy tego zapominać, że są psalmy, które są charakterystyczne jakby tylko dla Izraela. Und prophetisch auch von einer zukünftigen Zeit reden. I też proroczo mówią o tych czasach przyszłych. Wo dieses Volk noch durch große Nöte gehen wird. Gdy ten lud będzie musiał przechodzić przez wielkie biedy i cierpienia. Aber darin dann die Rettung ihres Gottes erfährt. Ale też wtedy dozna tego ratunku ze strony swojego Boga. A wenn wir hier lesen, so hat ein jeder einen Psalm. Ale tutaj, gdy czytamy, niech każdy z was służy psalmem, dann dürfen wir an die Loblieder denken, to możemy właśnie wspominać, czy mieć na myśli te pieśni pochwalne, die der Herr in unsere Hände gelegt hat. Które Pan włożył w nasze ręce. Und wo die Brüder, die sie gedichtet haben, i gdzie bracia, którzy te pieśni skomponowali czy napisali je, sich bemüht haben, das auszudrücken, was uns auch Gottes Wort sagt. Oni starali się wyrazić w tych pieśniach to, co nam Słowo Boże mówi. Und deswegen sind solche Lieder auch sehr zur Ermunterung und Befestigung im Glauben geeignet. I dlatego takie pieśni bardzo nadają się do tego posilenia, do tego zbudowania w wierze. Das nächste, was uns gesagt wird, er hat eine Lehre. Druga rzecz, która jest tutaj wymieniona, to nauka.
Wir wollen daran denken, was uns im ersten Petrusbrief im vierten Kapitel dazu gesagt wird. Do tego przeczytajmy z 1 Piotra 4 rozdział. Da heißt es Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. 10. Wiersz, 4. rozdział. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeder Gläubige hat eine Gnadengabe empfangen. Każdy wierzący otrzymał dar łaski. Und wenn der Herr Jesus dieses Gleichnis zeigt, dass er Talente austeilt. I gdy Pan Jezus mówi to podobieństwo o tych talentach, dann finden wir auch, dass er kommen wird, um Rechenschaft von uns zu verlangen. To on też mówi o tym, że on przyjdzie i będzie chciał, byśmy mu zdali to sprawozdanie, jak tym zarządzaliśmy. Haben wir diese Gabe recht ausgeübt? Czy właściwie wykonywaliśmy, czy używaliśmy tego daru? Und wie wir sie recht ausüben, das wird auch im ersten Petrusbrief, Kapitel 4 gesagt. A jak go mamy właściwie wykorzystywać, to też nam czytamy to w tym 1 Piotra 4. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. 11. wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Das heißt, unser Dienst muss sich auf Gottes Wort gründen. To oznacza, że nasza służba ma się opierać na Słowie Bożym. Dann heißt es weiter, wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht. Druga rzecz, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Wir sollten nie denken, dass wir in eigener Weisheit oder eigener Kraft einen rechten Dienst für den Herrn tun können. Nigdy nie powinniśmy myśleć, że z własnej mądrości albo z własnej siły będziemy w stanie uczynić tą właściwą czy dobrą służbę dla Pana. Manche meinen, sie müssen sich schulen lassen. Co niektórzy myślą, że muszą, powinni kończyć jakieś szkoły. Auf Bibelschulen. Czy uczęszczają do różnych szkół biblijnych. Oder in anderen Einrichtungen dieser Welt, um die Sprache, die Ausdrucksweise zu verbessern. Albo jakieś szkoły, gdzie uczą się retoryki, by piękniej przemawiać. Hier heißt es, als aus der Kraft, die Gott da reicht. Tutaj jest napisane, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Und was ist das Ergebnis? A jaki jest rezultat? Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Das nächste, was uns gesagt wird, ist eine Offenbarung. Następna rzecz, która jest nam tutaj wymieniona, jest objawienie. Etwas, was bis dahin nicht bekannt war. Coś, co do tamtej, w tamtych czasach nie, do tego momentu nie było znane. Nun müssen wir danach fragen, wann ist dieser Brief geschrieben worden? I musimy zadać sobie pytanie, kiedy ten list został zapisany. Da war das Wort Gottes noch nicht vollendet. Słowo Boże wtedy jeszcze nie było dokończone. Für uns müssen wir, wenn jemand neue Offenbarung bringt, ausgesprochen kritisch das sehen. My, dla nas, jeśli słyszymy, że ktoś mówi, że ma jakieś nowe objawienie, musimy być absolutnie krytyczni co do tego. In Offenbarung 22 wird uns gesagt, objawienie 22 jest nam powiedziane. Vers 18. 18. wiersz. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird,
Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. A jeśli ktoś ujmuje coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Also in unseren Tagen gibt es keine neuen Offenbarungen. A więc w naszych czasach nie ma żadnych nowych objawień. Alles, was wir wissen müssen, wissen dürfen, das ist im Wort Gottes enthalten. Wszystko, co musimy wiedzieć, co możemy wiedzieć, jest zawarte w Słowie Bożym. Dann wird gesagt in Vers 26, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Da hatten wir uns schon damit beschäftigt. Potem mamy wymienione języki i ich wykład, to już tym się zajmowaliśmy. Dass die Sprachen aufhören werden. Mówiliśmy, że te języki przeminą. Es gibt heute Christen in der charismatischen Bewegung. Dzisiaj wśród nas są chrześcijanie w tych charyzmatycznych ruchach, die meinen, którzy mniemają, ein verwirrtes Durcheinanderreden, że tak mówiąc paplanina, wer vom Heiligen Geist jest, pochodzi od Ducha Świętego. Albo bełkot może lepiej, nie paplanina, tylko bełkot. Der Apostel Paulus hat gerade darauf hingewiesen, i apostoł Paweł właśnie na to też wskazał, dass wenn jemand in einer Sprache redet, er auch beten muss, dass jemand da ist, der sie auslegt. Że jeśli ktoś mówi w jakimś języku, to ma się też modlić o to, by był ktoś, kto ten język będzie mógł wyłożyć. Was nützt es, wenn ich in einer Sprache rede und niemand versteht es? Cóż to komu jest pożytecznym, jeśli ja mówię jakimś językiem i nikt mnie nie rozumie? Welch eine Gnade, wenn wir jemand haben, der übersetzt. Jakaż to jest łaska, jeśli mamy kogoś, kto może przetłumaczyć. Dass das Geredete verständlich wird. Że to, co jest mówione, jest też przez innych zrozumiane. Und dass wir ein Segen empfangen können. I że możemy otrzymać to błogosławieństwo. Am Ende des 26. Verses steht dann, alles geschehe zur Erbauung. I końcówka 26 wiersza czytamy, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Erbauung, das hatten wir schon gesagt, dient zur Befestigung des Glaubens. To już też mówiliśmy, że zbudowanie służy do umocnienia wiary. Im Epheserbrief im 4. Kapitel, w liście do Efezjan w 4. rozdziale, wird uns auch gezeigt, wozu Erbauung dient. Też widzimy, do czego służy zbudowanie. Und er wird, heißt es in Vers 11, 11. wiersz, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Und der Zweck ist zur Vollendung des, der Heiligen, für das Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes des Christus. I tym celem tego jest końcówka 12. wiersza, do budowania ciała Chrystusowego. Und weiter unten wird uns gesagt, i potem dalej w kolejnych wierszach czytamy, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. 14. wiersz, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. I przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Sondern wir sollen die Wahrheit festhalten in Liebe. Lecz abyśmy będąc szczerymi, czy trzymali się prawdy w miłości. Gott trägt Sorge dafür. Tak jest w 15. wierszu w niemieckim, abyśmy będąc szczerymi, trzymali się prawdy w miłości. Er hat seiner Versammlung Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. On darował swojemu, Bóg troszczy się o to, on darował swojemu zgromadzeniu pasterzy, ewangelistów i nauczycieli. Das ist sicherlich ein großer Segen. To jest wielkie błogosławieństwo. Aber was uns hier gezeigt wird in Vers 26, ale to, co jest nam tutaj pokazane w tym 26. wierszu, ist
dass darüber hinaus, wenn wir als Versammlung zusammenkommen, to czy gdy my jesteśmy zgromadzeni jako zgromadzenie, der Herr jeden benutzen möchte zu einem Dienst. Że Pan każdego chce użyć do, czy w służbie. Każdego chce używać, móc użyć. Und die Freiheit zum Dienst wird uns hier gezeigt. I tu jest nam też pokazana ta wolność do tej służby. Wenn dann der Geist Gottes hinzufügt, alles geschehe zur Erbauung. Jeśli hinzufügt, alles geschehe zur Erbauung. I gdy Duch Boży dodaje w tym 26 wierszu, wszystko niech będzie ku zbudowaniu, dann zeigt es uns die Verantwortung, die wir haben, wenn wir einen Dienst tun. To pokazuje nam tą odpowiedzialność, jaką mamy, gdy służymy, czy pełnimy tą służbę. Nicht einfach Geschichten erzählen. Nie chodzi o to, by opowiadać jakieś historyjki. Oder über das Wetter sprechen. Albo mówić o pogodzie. Oder gar uns in die Politik einlassen. Albo jeszcze wdawać się w jakieś polityczne sprawy. Das mag vielleicht alles interessant sein. Z pewnością to może być bardzo ciekawe. Aber in der Versammlung soll Erbauung sein. Ale w zgromadzeniu ma być zbudowanie. Welch eine Gnade, wenn das auch dann so geübt wird. I jakaż to jest łaska, jeśli to tak też ma miejsce. Hier in Vers 27 wird noch einmal das Thema Sprachenreden angeführt. W 27 wierszu jeszcze raz jest wzmianka o tych językach. Und da wird deutlich gesagt, dass ein Ausleger da sein muss. I tu jest dobitnie pokazane, że ma być wykładowca tych języków. Der also die Sprache übersetzt. A więc ten, który ten język może przetłumaczyć. Und wenn kein Ausleger da ist, Vers 28, so schweige er in der Versammlung. A jeśli nie ma nikogo, kto by wykładał, niech milczy w zborze. Dann kommt der Dienst der Propheten. Potem mamy służbę proroków. Ich hatte ja schon gesagt, Propheten und prophezeien und weissagen ist das gleiche Wort. Już mówiliśmy o tym, że właśnie to proroctwo albo przepowiadanie, że to jest w greckim to samo słowo. Zu dieser Zeit gab es auch noch neue Offenbarungen. W tym czasie były też jeszcze nowe objawienia. Jak ten list był pisany. Weil das Wort Gottes noch nicht abgeschlossen war. Ponieważ Słowo Boże jeszcze nie było skończone. Sodass es durchaus sein konnte, dass ein Prophet auch eine neue Offenbarung vor die Versammlung stellte. Także to było całkowicie możliwe, że ktoś, kto prorokował, mógł otrzymać nowe objawienie i mógł to przedłożyć zgromadzeniu. Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus. W liście do Efezjan apostoł Paweł pisze, dass ihm der Auftrag gegeben worden ist, das Wort Gottes zu vollenden. Że jemu został dane, jest, jemu zostało dane to zadanie, by dokończyć Słowo Boże. Die wesentlichen Dinge zum Abschluss zu bringen. By te pewne rzeczy doprowadzić do końca, wyłożyć je do końca. Und zu diesem Dienst der Prophezeiung wird uns gesagt, i do tej służby proroków jest nam powiedziane, dass wenn aber einem anderen eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Also wir sollen aufeinander Rücksicht nehmen. A więc jeden na drugiego mamy brać wzgląd. Dass doch die verschiedenen Gaben auch ausgeübt werden können. Aby mogły być też te różne dary wykonywane w zgromadzeniu. Es ist oft so, dass ein Bruder alleine einen Dienst in der Versammlung tut. Często jest też tak, że jeden brat sam czyni jakąś służbę w zgromadzeniu. Auf den größeren Konferenzen sehen wir ja. Na jakichś większych konferencjach też możemy zobaczyć, wie der Geist Gottes den einen und den anderen nacheinander benutzt. Jak Duch Boży jednego po drugim używa. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. I właśnie też w związku z tym musimy mieć wzgląd na to. Natürlich sind wir Menschen. Oczywiście jesteśmy ludźmi.
Vielleicht kann dann ein anderes Bild entstehen. Może też być inny, możemy mieć inny obraz przed oczami, oczyma. Aber wir wollen den Herrn bitten, dass er uns Gnade schenkt, doch nach den Grundsätzen, die er uns gesagt hat, auch zu handeln. Ale chcemy prosić Pana o tą łaskę, byśmy postępowali według tych zasad, które On nam przekazał. Ein wichtiges Wort steht noch im Zusammenhang mit dem Prophezeien. Jeszcze jedno bardzo ważne słowo jest napisane w związku z prorokami, czy z prorokowaniem. Wenn gesagt wird, Propheten lass zwei oder drei reden, die anderen lasst urteilen. Gdy to czytamy, że niech mówi dwóch albo trzech, a inni niech osądzają. Das heißt, dass wir darauf achten müssen, was geredet wird. A więc musimy zważać na to, co jest mówione. Von den Gläubigen in Berea lesen wir. O wierzących z Berei czytamy. Sie untersuchten täglich die Schriften, ob sich das auch so verhielt. Oni codziennie badali słowa, czy słowo, czy tak się rzeczy mają. Auch wir dürfen uns durchaus Notizen machen. Także i my możemy sobie różne rzeczy notować. Und dann im Worte Gottes nachforschen. I potem sprawdzać to, co zanotowaliśmy w Słowie Bożym. Ob das auch mit den Gedanken Gottes in Übereinstimmung ist. Czy to jest zgodne z myślami Bożymi, to, co zanotowaliśmy na przykład. Und wenn nicht, a jeśli nie, dann dürfen wir auch das so vorstellen. To też możemy to przedstawić. Zwar nicht in der Versammlung Unruhe stiften. I nie chodzi o to, aby w zgromadzeniu wprowadzać niepokój, jakieś zaburzenie. Sondern in aller Liebe den Bruder, der den Dienst getan hat, darauf hinweisen. Ale w pełnej miłości tego brata, który pełnił tą służbę, dass doch da oder dort es anders steht. Można mu wskazać na to, że w tym lub w innym punkcie w Słowie Bożym jest inaczej napisane. Wie wichtig ist es, dass wir einander dienen. Jakże to jest ważne, abyśmy jedni drugim służyli. Und dass wir uns nicht übereinander stellen. I abyśmy nie stawiali się jeden nad drugiego. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, lasst euch nicht Rabbi nennen. Nie pozwalajcie, by mówiono na was Rabbi. Rabbi heißt ja Lehrer. Rabbi, czyli nauczycielu. Ihr alle seid Brüder. Wy wszyscy jesteście braćmi. Dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns Gnade schenkt, auch so uns zu verhalten. I możemy prosić Pana o łaskę, byśmy tak się wszyscy zachowywali. In Vers 31 wird uns dann gesagt, ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. 31. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Wie schön ist das, wenn eine solche Atmosphäre ist, jakże to jest piękne, gdy jest taka atmosfera, dass einer nach dem anderen doch etwas redet, was dem durch den Geist Gottes gewirkt ist. Że gdy jeden mówi po drugim i jest to i działa przez to Duch Boży. Und wenn dann alle lernen und alle getröstet werden. I wtedy wszyscy mogą się uczyć i wszyscy mogą być pocieszeni, doznać zachęty. Da sehen wir, wie das ein positiver Effekt in der Versammlung gibt. Widzimy, że jak bardzo pozytywny efekt to wywołuje w zgromadzeniu. Wie dadurch die Gedanken Gottes in das Herz geprägt werden. Jak przez to są też te myśli Boże odciskane w naszych sercach. Und wie auch die Freude der Gemeinschaft dadurch zum Ausdruck kommt. Jak ta radość ze społeczności, jak to możemy wyrażać. Und dann wird uns gesagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. I potem jest nam powiedziane, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Welch eine Gnade, wenn in einer Versammlung Frieden ist. Cóż za łaska, gdy w zgromadzeniu jest pokój. Wenn man sich gegenseitig achtet und liebt. Gdy się jeden drugiego ma w poważaniu, poważa go i miłuje się wzajemnie. Und wenn man eine Hilfe für den anderen ist. I gdy się jeden drugiemu jest pomocą. Dann kommt eine Ermahnung an die Frauen. I potem mamy napomnienie dla sióstr.
Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane. Im ersten Petrusbrief heißt es dazu, w pierwszym Piotra, im dritten Kapitel, rozdział trzeci, Kapitel 3, Vers 1, ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frau gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. 3 rozdział, 1 wiersz. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. I potem czytamy, że nie chodzi o te zewnętrzne ozdoby, sondern auf den verborgenen Mensch des Herzens, Vers 4, in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. 4. wiersz, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Welch eine Gnade, dass die Frauen daheim ihre eigenen Männer fragen können. Jakaż to jest też łaska, gdy kobiety czy żony mogą swoich mężów w domach pytać. Und da sehen wir die Verantwortung, die wir als Männer haben. I tu też widzimy odpowiedzialność, jaką mamy my, mężowie. Unsere Frauen recht zu unterweisen. By nasze żony właściwie pouczyć. Dazu brauchen wir Gnade. Do tego potrzebna nam jest łaska. Aber wir dürfen den Herrn bitten. Ale możemy o nią prosić Pana. Und der Apostel muss sagen, i apostoł musi też powiedzieć, weil ja das in Korinth sicherlich ein Problem war, bo z pewnością w Koryncie było to dużym problemem. Es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden. Jest to haniebnym dla kobiety mówić w zgromadzeniu. Wir wollen dankbar sein, dass unsere Schwestern sich doch nach diesem Wort Gottes ausrichten. I my chcielibyśmy być wdzięczni, że nasze siostry trzymają się tego słowa właśnie, które tu jest zapisane. Wir wissen, dass es in unseren Tagen viele Gruppen von Christen gibt. Wiemy, że w naszych czasach jest wiele grup różnych chrześcijan, którzy tego słowa już nie przestrzegają. Mimo tego, że tak jasno i dobitnie jest tutaj to napisane. I jeszcze w 36. wierszu mamy jedno pytanie. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Das weist darauf hin, to wskazuje na to, dass das Wort Gottes auch für die Korinther gilt. Że to Słowo jest również obowiązujące dla Koryntian. Dass nicht sie eine andere Lehre aufstellen können. Że oni nie mogą sobie stworzyć tutaj nowej jakiejś nauki, nowego prawa. Gott hat in seiner Gnade Vorsorge getroffen. Bóg w swojej łasce zatroszczył się, dass die Lehre des Wortes Gottes uns einheitlich und gültig für alle Versammlungen gegeben ist. Że zatroszczył się o to, że ta nauka o zgromadzenia, czy nauka Słowa Bożego jest nam wszystkim dana jednolita i dla każdego zgromadzenia obowiązująca ta sama nauka. Und wenn wir zubereitete Herzen haben, jeśli mamy przygotowane serca, um uns dem Wort Gottes zu unterwerfen, i chcemy się poddawać Słowu Bożemu, dann wird auch keine verkehrte Lehre inmitten der Gläubigen aufkommen. To wtedy nie będzie głoszona błędna nauka pośrodku wierzących. Und der
Apostel Paulus fügt für die Korinther und damit auch für uns hinzu. I apostoł Paweł jeszcze na koniec dodaje do Koryntian i również to jest dla nas. Sie sollen erkennen, dass das, was er schreibt, ein Gebot des Herrn ist. Że mają uznać, że to, co on pisze, że to jest przykazanie Pana. Eine besondere Gefahr in unseren Tagen ist. Szczególnym niebezpieczeństwem w naszych dniach jest to, dass man sagt, das hat Paulus geschrieben. Że mówi się, to pisał Paweł. Die Evangelien wollen wir noch anerkennen. Ewangelię jeszcze się uznaje. Aber was in den Briefen alles steht, das ist für unsere Tage nicht gültig. Ale to, co jest napisane w listach, to już dla naszych czasów nie bardzo jest aktualne. Hier legt der Apostel Paulus durch den Geist Gottes getrieben Wert darauf zu sagen. I tutaj apostoł Paweł, napełniony Duchem Świętym, kładzie nacisk na to. Es ist ein Gebot des Herrn. To jest przykazanie Pańskie. Aber wer unwissend ist, so sei er unwissend. Also wer sein Herz verschließt vor der Aussage des Wortes Gottes. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech, albo jeśli ktoś jest w 38 w niemieckim jest, jeśli ktoś jest niewiedzącym, niech pozostanie jako ten, który jest który nie wie. Das kann man dann nicht ändern, wenn jemand sein Herz verschließt. Tego nie można jakby zmienić, jeśli ktoś chce zamykać swoje serce przed tym. Aber das darf nicht der Zustand einer Versammlung werden. Ale to nie może taki być stan w zgromadzeniu. Dass man die klaren Aussagen des Wortes Gottes missachtet. Że znieważa albo nie uznaje się jasnych wypowiedzi Słowa Bożego. Noch einmal sagt der Apostel Paulus. Jeszcze raz apostoł Paweł mówi. Daher, meine Brüder, eifert danach zu weissagen. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania. Wir hatten uns am Anfang erinnert, was weissagen bedeutet. I na początku mówiliśmy o tym, co oznacza prorokowanie. Den Menschen zu reden, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Mówić do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Wie wichtig ist es, ist doch ein solcher Dienst. Jakże ważnym jest taka służba. Und möchte der Herr doch uns gebrauchen, dass wir einander eine Hilfe sind für den Glaubensweg. I oby Pan nas używał do tego, abyśmy byli jedni drugim pomocą na tej drodze wiary. Wenn wir uns durch Gottes Wort zubereiten lassen, jeśli pozwolimy przygotować się przez Słowo Boże, dann gibt es Freude und Belebung in der Versammlung. To wtedy jest radość i to orzeźwienie w zgromadzeniu i ożywienie w zgromadzeniu. Tak.